tego projektu miało nie być. Tu mam żółte papiery. Nie no, żart. Słuchajcie, to jest takie małe radyjko. Tam gdzieś ściągnięte z jakiejś elektrody. Nie będę mówił, że mój pomysł, tylko mój pomysł, żeby zmienić na inne lampy. ECC88, bo takich mam tutaj właśnie pod dostatkiem. Jak widać. I tu jest mój projekt. Znaczy projekt. Tego miało nie być. Teraz tak. Tutaj mamy podłączenie anteny. Kawał druta wystarczy 5 metry. Może w ogóle nawet nie trzeba. Tu mamy taki chytry wynalazek. Słuchajcie, to jest na razie prototyp. To potem będzie ładnie zrobione. Tylko z tego powodu, żeby się obracało, to jest to na jack. Wkładamy to tu i możemy sobie obracać. To jest nasza antena. Cewka na fale średnie. Równie dobrze możemy sobie dostosować na fale krótkie ceweczkę lub na fale długie ceweczkę. Jak sobie myślę, że w przyszłości to tutaj będzie przełączniczek. I druga ceweczka z drugiej strony. Jedna będzie ustawiona na fale długie, przełączniczek, cyk, cyk, na fale średnie, na fale długie. No to teraz może pokażę, jak to, co to, z czym to się je. Nie wiem, czy tutaj dobrze to słychać. No chyba dobrze. Zaraz zobaczymy, bo tutaj sam nawet nie wiem, jak się to nagrywa, także... No, dla tych, którzy tam mówili, że mam strasznie dobry porządek, no to dzisiaj mam nieporządek. Jak widzicie, projekt miał być zaplanowany na grudzień. Ale ja to zrobię troszeczkę szybciej. Zrobimy premierę. To jest obudowa. To jest obudowa po jakichś tam cygarach. To będzie wszystko w środku. Pięknie, ładnie zamontowane. Głośnik będzie tu, bo tutaj będzie wydrukowana na 3D taka tuleja, taka tuba i będzie taka, tak, taka tuba jak w gramofonach starodawnych. Słuchajcie, będzie można sobie o w ten sposób, tak będzie wyglądać w przyszłości, już niedaleki. Projekt zaplanowany na grudzień, więc no trochę się pospieszyłem, po prostu nie miałem co wrzucić, więc dograłem ten początek. To już było złożone trochę wcześniej. Tak to jest poskładane. Tak jak już pokazywałem. Co na niektórych żółte papiery pokazuje, także... Co, odpalmy to sobie może i sprawdźmy, jak to, co tu dzisiaj odbiera na falach średnich. To jest minus, czyli musimy się podpiąć gdzieś tutaj. To jest plus 12 V. Mam 12 V. Że nikogo nie kopnie. Chyba. Uwaga, grzejemy lampki. Ładnie się świeca. O, zaczyna szumieć. Może coś odbierzemy bez anteny. Tu jest głośność, tu jest strojenie. Musimy kierunek złapać. Coś się sprzęgło. Coś tu musi mi nadawać z tej strony. Coś tutaj mam. O, tutaj o. Albo tu. A, komputer od streamów. Kierunek. Tak o. Kierunek komputer od streamów.
Dobra, podłączmy sobie antenę zewnętrzną. 5 metry drutu ja sobie podłączam od CB. Oj, za głośno. Może jakąś muzyczkę. Kino. Włochy. Tutaj praktycznie fale, fale te długie. Musimy zrobić jeszcze taki make mały. Prezentować jeden kondensator, jest za dużo. Jedno cele z kondensatora, bo jest za duży. Mamy bardzo małe strojenie. Praktycznie tylko początek skali. O, teraz będziemy mieli wyższe częstotliwości. To wiecie, to jest na razie metoda prób i błędów. Ta nasza antena. Tam jeszcze chyba coś trzeszczy. Dzieje się, dzieje, słuchajcie, na falach średnich. O, ruskie. No nic, musimy sobie pokombinować z tą ceweczką i zrobić fale długie też. Zrobić jakieś ładniejsze mocowanie tutaj tego. No cóż. Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje. Ale to w sumie to chyba nie ma. Odłączmy sobie plusa, tutaj odłączmy. Nie ma chyba różnicy, czy początek, koniec cewki będzie dużo wpływać, że tak powiem, na
nastrojenie, bo być może jest tak, że odwrotnie założymy. W sumie chyba to nie będzie żadnej różnicy. To będzie troszeczkę. Będzie różnica. Zobaczmy, czy bez anteny cokolwiek odbierze. Oj, chyba coś obrwałem. W moim bunkrze to zapomni. Dobra, kawał druta. Pięknie świecą na peczce. Słuchajcie, jest to radyjko bezpośrednie przemianie częstotliwości, więc wszystko zależy od cewki. Zrobimy w ten sposób, że ECC, tutaj mam ECC88, ona nie będzie pracować na UKF-ie, ale ECC85 identyczny jak ECC88 już będzie mogła pracować na UKF-ie. Kwestia jest dobrania obwodu rezonansowego, czyli zrobić w miarę dobrze skuteczny obwód rezonansowy na UKF, czyli robimy dużą średnicę cewki, gruby drut i dosłownie 3-4 zwoje i będziemy próbować. Po prostu jest kwestia tego typu, że jak już to radyjko będzie całe zmontowane, to tylko po prostu aparacik wybieramy, wkładamy, niekoniecznie na rdzeniu ferytowym. Powiem tak, radyjko pierwsza klasa. Oj, jednak muszę tutaj podłączyć ten plus minus. Tutaj kabelki jeszcze mi przeszkadzają. Włochy. Ale old school. Pozdrawiam. Słuchajcie, łapeczki do góry. Końcowy efekt na pewno wam pokażę i zdradzę. Jak wiadomo, na grudzień, w grudniu będzie efekt końcowy. Może ktoś będzie zainteresowany takim radyjkiem też. Na zero. Wszystko na zero. Pozdrawiam.